Dobry wieczór, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Dziewczyny Fortuny. Już zapraszam do pierwszej zagadki. Nie wiem, co wczoraj było prezentowane w programie, bo się z wami nie widziałam, dlatego dziś chciałabym wam rozdać jak najwięcej pieniędzy. Szukamy imienia, takiego, w którego nazwie nie pojawi się litera A. No i chodzi nam o konkretne imię, które ukryło się w tej kopercie. Od razu mówię, że tych imion bez litery A jest znacznie mniej niż tych, w których raz lub więcej razy ta litera A się pojawia. Dlatego myślę, że szybko poradzicie sobie z zagadką. Pierwsze 50 zł do wygrania za odpowiedź z koperty. Jeżeli już macie jakieś pomysły, warto je sprawdzić, bo w tym programie, szczególnie przy tego typu zagadkach, liczy się przede wszystkim refleks, umiejętność szybkiego kojarzenia. Także kto już ma pomysł, zapraszam do studia, a ja w międzyczasie postaram się jeszcze szybko przypomnieć zasady, jak mi się uda. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studia. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz na www.superstacja.tv. No dobrze, jednak udało się przebrnąć szybko przez zasady. Mam nadzieję, że też szybko uda nam się przebrnąć przez te i kolejne zagadki. To taka typowa rozgrzewkowa zagadka, bo myślę, że naprawdę szybko jesteście w stanie poradzić sobie z zadaniem. Tym bardziej, że jak mówiłam, tych imion bez litery A nie ma wiele. Kto już ma jakieś pomysły, warto sprawdzić, warto zastanowić się nad imionami, które znamy. Wiem, że to jest późna pora, więc trudno jest być może tak na sucho po prostu przypominać sobie imiona. Więc może spróbujmy pokojarzyć te imiona z naszymi, nie wiem, znajomymi, z pracy, kimś z rodziny. Może przyjrzyjmy listę kontaktów w telefonie. Tak łatwiej jest nam jednak skojarzyć szybciej wtedy dane imiona, jeżeli skojarzą nam się z konkretnymi twarzami. 50 zł do wygrania. Ja wiem, że o tej porze nie ma wielu osób przed telewizorem, więc tym bardziej warto wykorzystać tę przewagę. Jeżeli jesteś jedną z nielicznych osób, która próbuje wziąć udział w zabawie, to tym większa szansa, że jeżeli ty spróbujesz, to właśnie tobie się uda. Tego typu zagadki potraficie rozwiązywać i z pierwszym bądź jednym z pierwszych telefonów, także wcale się nie zdziwię, jeżeli dziś tak się właśnie stanie. Ważne, żeby, jeżeli nie ma nas wiele przed telewizorem, to żeby każda z tych osób, które przed telewizorem są, sprawdziła swój pomysł, bo dzięki temu uda nam się szybciej rozwiązać zagadkę. To zagadka na umiejętność szybkiego kojarzenia. Tutaj nie potrzeba jakichś specjalnych umiejętności czy jakiejś specjalnej wiedzy. Każdy z nas imiona zna. Tylko teraz trzeba w głowie przesiać te imiona, które nie mają litery A w swojej nazwie, a tych imion wcale nie ma wiele. Założę się, że jeżeli próbujesz się teraz zastanawiać nad takimi imionami, to pierwsze czy drugie imię, które przyszło ci do głowy, to imię, które jednak tą literę A w swojej nazwie posiada. No właśnie, a my musimy zastanowić się nad takimi, które tej litery A nie mają. No popularna litera w języku polskim, także imiona bez litery A należą do jednak mniejszości. Kto ma pomysł, kto poradził sobie już z tym pierwszym skojarzeniem, to warto sprawdzić, może ten pierwszy pomysł będzie tym, dzięki któremu zgarniesz pierwsze pieniądze dzisiaj w programie. 704 304 310 to jest ten numer, który warto wybrać, jeżeli masz już gotową propozycję. Jeżeli nie masz jeszcze pomysłu, nie dzwoń, zastanów się i dopiero jak uda ci się skojarzyć ten pomysł, to warto wybrać numer do studia. Chociaż wiem, że są i takie osoby, które najpierw sięgają po telefon, a dopiero potem zastanawiają się nad odpowiedzią. No, przy tego typu zagadce na początku, kiedy jeszcze nie słyszałam żadnego telefonu, to myślę, że można próbować w ten sposób ryzykować. Może akurat uda ci się tak szybko skojarzyć dane imię, ale jednak myślę, że tak na pewniaka dzwonimy, jak już mamy tę odpowiedź przygotowaną, wtedy nie musimy się martwić, czy zdążymy, czy nie zdążymy, czy przypomnimy sobie dane imię. Kto już ma pomysł? Bo słuchajcie, to jest tego typu zagadka, przy której naprawdę nie spodziewałabym się jakiegoś długiego oczekiwania na ten pierwszy pomysł. Jeżeli każdy z was ten swój pomysł sprawdzi jak najszybciej tutaj na antenie, to równie szybko zagadkę rozwiążemy. Także ja już czekam na kogoś, kto faktycznie skojarzył takie imię.
nie ma tych imion wiele, więc może trudniej jest wpaść na takie imię tak od razu, jak się zastanawiamy, ale myślę, że jak już się ten pomysł pojawi, no to duża szansa, że to będzie właśnie odpowiedź z koperty. Jakie imię nie ma w swojej nazwie litery A? Kto już wie? Może to twoje imię? 704-300-410 to jest numer, który prowadzi do studia, ale o tym doskonale wiecie. No i teraz pytanie, czy jest ktokolwiek przed telewizorem? No to jest zawsze ta chwila niepewności. Dlatego ja zawsze powtarzam, że program uważam za rozpoczęty dopiero w momencie, kiedy słyszę ten pierwszy telefon w studio. Bo dopóki tego telefonu nie usłyszę, to nie wiem, czy ktokolwiek jest po drugiej stronie ekranu. Jeżeli jest, to czy próbuje wziąć udział w zabawie, czy próbuje zmierzyć się z zagadką, czy może czeka na inny typ zagadek. No mam nadzieję, że uda nam się przez tę rozgrywkową zagadkę przebrnąć szybko i jak najszybciej powiedz dalej. Tym bardziej, że różnego typu zagadki na dzisiaj reżyser przygotował, ale to, co pojawi się na ekranie, to może nie będę na razie o tym opowiadać. Reżyser mówi, dobra, wiesz co, Ewa, może chodzi o nagrodę. Może widzowie myślą, że 50 zł to za mało. A jak zaproponujemy 100 zł za odpowiedź? Czy to sprawi, że chętniej będziecie sprawdzać swoje pomysły? No, myślę, że ten pierwszy telefon już powinien pojawić się w studiu, jeżeli ktokolwiek przed telewizorem jest i chce wziąć udział w zabawie. Także ja tutaj już nasłuchuję dźwięku telefonu. Podyktuję może jeszcze szybko numer, jeżeli jest ktoś, kto właśnie w tym momencie włączył telewizor i wpadł na pomysł, niech wybierze numer razem ze mną. Uwaga! 704 304 310. 100 zł. 100 reżyser zaproponował za odpowiedź z koperty. Mówi, no nie usłyszeliśmy jeszcze telefonu, więc może faktycznie widzowie czekają na więcej pieniędzy, a może faktycznie nikogo przed telewizorem nie ma. A jednak ktoś jest. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, Longin. Longin. No nie. To tak za trudna propozycja, od razu mówię. Longin. No, słuchajcie. Już mam spory staż, jeśli chodzi o prowadzenie tego typu programu, a takiego imienia jeszcze nie słyszałam przy żadnej z zagadek, także no zawsze musi być ten pierwszy raz, Longin. Zaskoczyła mnie pani zupełnie, naprawdę. Gdyby reżyser mi na przykład powiedział przed programem, że coś takiego planuje włożyć do koperty, to bym powiedziała, że w ogóle nie ma takiej możliwości i się nie zgadzam. A tymczasem okazałoby się, że gdyby właśnie taką propozycję reżyser umieścił w kopercie, to już by było po zagadce. No nie, nie, słuchajcie, nie musimy tutaj wyszukiwać takich propozycji, o których większość osób nie słyszała albo nie słyszało bardzo, bardzo niewiele osób. Dlatego prezentujemy tę zagadkę na początku programu, właśnie żeby jak najszybciej ją rozwiązać. A żeby możliwe było szybkie rozwiązanie zagadki, to reżyser postanowił włożyć do koperty imię, które znacie. Także na pewno nie chodzi tutaj o jakieś bardzo wyszukane propozycje, wręcz bardzo mało nam znane. Może teraz. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Korneliusz. Korneliusz. O, nie ma litery, a faktycznie nie jest to odpowiedź z koperty, ale no, na pewno bardziej podoba mi się niż ta pierwsza propozycja. No, powiem wam, że potwierdza się przy tego typu zagadce to, że to jest zagadka, której kompletnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Imię. Jak? Zbigniew. A Zbigniew, nie dosłyszałam, przepraszam. Jeszcze nie jest to odpowiedź z koperty, ale najlepsza jak do tej pory propozycja. Zbigniew. Bo nie jest to przekombinowane imię, jest to imię, które na pewno znamy,
No i o to właśnie chodzi. Cieszę się, że dopiero, co prawda, dopiero z trzecią propozycją, ale jednak udało nam się tutaj wkroczyć na ten odpowiedni tor. No to mam nadzieję, że teraz już z górki. 100 zł do wygrania za odpowiedź z koperty. 704-304-310 to numer do studia. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, jeżeli udało wam się skojarzyć jeszcze jakieś imię, warto sprawdzić swój pomysł, bo dopóki ta zagadka nie z nami jest, ktoś z was może wygrać pieniądze. I to nie małe pieniądze, no stuwa za jedno imię. Myślę, że to dobra propozycja, jeżeli ty również tak uważasz i chciałbyś powalczyć o te pieniądze, to szansa wciąż aktualna, ale nie zwlekaj, nie czekaj zbyt długo, jeżeli masz pomysł, bo tutaj przy tego typu zagadce bardzo łatwo o to, żeby ktoś inny nas wyprzedził, żeby ktoś inny był szybszy. Żeby uniknąć takiej sytuacji, już teraz zapraszam do studia kogoś, kto skojarzył jeszcze jedno imię bez litery A. No wiemy na pewno, że nie będzie to Longin, Korneliusz i Zbigniew. Takie trzy pierwsze pomysły. Gdyby mi ktoś powiedział przed programem, że to będą pierwsze trzy propozycje, jakie usłyszę, to byłabym bardzo zaskoczona, szczególnie jeśli chodzi o tę pierwszą, czy nawet drugą propozycję. No ale to tak jest z tą zagadką. Tutaj ile osób przed telewizorem, tyle pomysłów. Każdy z was, zastanawiając się nad takim imieniem, wpadnie na inny pomysł. Dlatego właśnie ważne jest, żeby każda z tych osób, które pomysł mają, jak najszybciej swoją propozycję sprawdziła tutaj na antenie, bo może właśnie ty masz w tym momencie na myśli odpowiedź z koperty, więc im szybciej zgłosisz się tutaj do studia, tym szybciej sięgniesz po wygraną. No i dasz szansę innym osobom na wygrywanie pieniędzy przy okazji kolejnych zagadek, które na nas jeszcze dzisiaj czekają. Co jeszcze przychodzi wam do głowy? Bo jak na razie trzy propozycje. Czy z czwartym telefonem uda nam się rozwiązać zagadkę? Zastanówcie się, bo nie ma tych imion wiele. Zresztą myślę, że kto próbuje się zastanawiać, to już ma tę świadomość, że trudno jest takie imię w ogóle znaleźć w pamięci, dlatego że większość imion, które przychodzą nam do głowy, to te litery A mają w imieniu. Albo jedną, albo nawet więcej tych liter A. A my szukamy dokładnie takiego imienia, w którym ta litera A się nie pojawi. Trudno jest tak na sucho przypominać sobie same imiona, bo to późna pora, umysł już nie ten co w ciągu dnia, nieco zmęczony, więc może faktycznie warto spróbować pokojarzyć te imiona z konkretnymi osobami, które znamy. Czy to znajomych z pracy, czy jakiś przyjaciół, czy kogoś z rodziny. Wtedy te imiona jakoś łatwiej wpadają nam do głowy, bo tak jak po prostu myślimy o imieniu, nie kojarząc go z osobami, no to może się okazać, że trudno jest na taki pomysł wpaść. Co jeszcze udało się skojarzyć? No, jak widzicie, pomysły przeróżne. Trzy propozycje na tablicy i w zasadzie trzy kompletnie różne od siebie. No, pierwszy pomysł bardzo wyszukany. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Juliusz. Jak? Juliusz. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście, że tak. 100 zł wędruje w pani ręce. No i co? Czy to nie było łatwe? Juliusz. No w porównaniu z Longinem, no sami przyznacie, że różnica ogromna. Gratuluję serdecznie. 100 zł wędruje w pani ręce. Cieszę się, że się udało. No i co? Mówiłam, że zagadkę jesteście w stanie szybko rozwiązać i tak się właśnie stało. Z czwartym telefonem. O to chodzi. Reżyser mówi dobrze, ponieważ jak już wcześniej reżyser powiedział, przygotował na dzisiaj różne zagadki, różnego typu, to teraz coś dla osób spostrzegawczych. Reżyser mówi, że robi się już powoli zimno. Aha, i co w związku z tym? Mam nadzieję, że nie chce nas już tutaj powoli przyzwyczajać do innej pory roku, bo... Już Mikołaj? No to nic nie widać. No ja nie wiem. Nie, ja myślę, Piotrek, że powinieneś zmienić tę zagadkę. Tu nic nie widać, to jest za mało, jest późna pora. No.
Reżyser mówi, no dobrze, Ewa, jak ci nie pasuje, jak tutaj wybrzydzasz, to ja dam kolejną zagadkę, ale ona będzie trudniejsza. Aha, no dobra. To, aj. Dobra, to ja już się nie odzywam. To może faktycznie ten Mikołaj był lepszy, ale tam, no sami widzieliście, takie drobne te obrazeczki były. To gdzie tam szukać różnicy o takiej godzinie? Nie, no bez sensu. No ale reżyser postanowił w takim razie zaserwować nam coś trudniejszego. No dobra, no skoro już jest zagadka na ekranie, spróbujmy. No. Do tej pory wiem, że bardzo dobrze radzicie sobie z zagadkami na umiejętność szybkiego kojarzenia. No to teraz przetestujemy wasze umiejętności związane ze spostrzegawczością. 50 obrazków. No i tutaj jest gdzieś taki kwiatek, który od pozostałych się różni. Waszym zadaniem jest znalezienie tego kwiatka, no i nie trzeba opisywać, na czym polega różnica. To istotna informacja, dlatego że tych obrazków jest tutaj bardzo dużo. Każdy z nich składa się z drobnych elementów, więc tłumaczenie, na czym polega różnica, mogłoby być nie lada wyzwaniem. A przecież chodzi o to, żeby mając już gotową odpowiedź, sprawnie podać ją tutaj na antenie. Żeby to było możliwe, podajemy współrzędne tego obrazka, który naszym zdaniem od pozostałych się różni, czyli literę i cyfrę. 100 zł czeka na swojego nowego właściciela. Ja jestem dobrej myśli, chociaż to pierwsza zagadka tego typu na ekranie dzisiaj, bo do tej pory mieliśmy do czynienia z zagadką na umiejętność szybkiego kojarzenia, ale z tamtą zagadką poradziliście sobie błyskawicznie. Z czwartym telefonem zagadka została rozwiązana i bardzo się cieszę, bo właśnie na tym polega rozwiązywanie zagadek rozgrzewkowych. Chociaż przyznam szczerze, że jak usłyszałam z pierwszym telefonem tego longina, no to pomyślałam sobie, ojoj, to jak będziemy tak bardzo kombinować z tymi imionami, no to nie szybko usłyszę rozwiązanie z koperty, a tu proszę. Czwarty telefon, bach, poprawna odpowiedź, już jedna osoba cieszy się wygraną, no i tym sposobem kolejne osoby mają szansę na wygrywanie pieniędzy, ale już przy innego typu zagadkach. 50 obrazków, 100 zł do wygrania. Jak trafisz do studia? Ja przypomnę ten numer, chociaż on jest cały czas widoczny na ekranie. 704 304 310. Czekam na kogoś, kto znajdzie ten jeden obrazek. Jesteście przed telewizorem? Jest ktokolwiek? Bo ja wiem, że nawet jeśli to osób jest pewnie niewiele. Podejrzewam, że jeżeli zobaczyliście tę zagadkę, to część z tych już nielicznych osób przed telewizorem właśnie w tym momencie się poddaje, bo dochodzi do wniosku, że to za dużo obrazków, że to za trudna zagadka na tę porę. Także kto tam jest po drugiej stronie ekranu, na pewno należy do nielicznych osób, które próbują ewentualnie zmierzyć się teraz z zagadką, więc tym bardziej szkoda by było rezygnować, bo może to właśnie ty za moment zgarniesz 100 zł. Przyglądamy się uważnie tej zagadce, przyglądamy się każdemu obrazkowi, każdemu elementowi. Każdy z was pewnie ma inną metodę rozwiązywania takich zagadek. Jedni porównują te zagadki parami, te obrazki. Inni wybierają sobie jeden szczegół na danym obrazku i sprawdzają, czy ten szczegół wygląda tak samo na wszystkich pozostałych obrazkach. Może ty masz jeszcze inny sposób. Myślę, że no, tutaj metoda to jest no, jakby dowolność. No, ważne, żeby ta metoda okazała się skuteczna. Natomiast bez względu na to, jaką metodę stosujesz przy tego typu zagadce, tutaj warto podejść bliżej do telewizora. Ja wiem, że nie jest to informacja, która cieszy o takiej porze, bo jeżeli siedzimy gdzieś wygodnie z kubkiem herbaty w fotelu albo leżymy już na kanapie, no to ruszanie się, wstawanie, podchodzenie bliżej do telewizora to ostatnia rzecz, o której myślimy w takim momencie. No ale stuwa czeka. Jeżeli masz to dobre oko, jesteś osobą spostrzegawczą, to właśnie ty możesz powalczyć o te pieniądze. No a żeby szybciej znaleźć rozwiązanie, żeby lepiej widzieć te wszystkie szczegóły i drobiazgi, warto podejść bliżej do telewizora. Także próbujemy. Odrobina ruchu na pewno nam nie zaszkodzi bez względu na porę, a jeżeli ma to przyspieszyć rozwiązanie zagadki, to myślę, że warto spróbować. Tym bardziej, że czekają kolejne zagadki, które też będą dla was wyzwaniem. No nie oszukujmy się, tutaj każda kolejna zagadka jest coraz trudniejsza.
Myślę, że no jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto ma okazję oglądać program częściej i częściej wygrywa pieniądze w programie, no to ma tego świadomość. Natomiast jeżeli jest przed telewizorem ktoś nowy, ktoś, kto dziś być może po raz pierwszy ma okazję oglądać program, no to nie wie, że te zagadki jednak coraz trudniejsze są. Także informuję, przypominam, żeby nie było potem rozczarowania, że w tym momencie jest na ekranie coś trudnego, to kolejna na pewno będzie bardzo prosta. No tak to nie działa. Dobrze, reżyser mówi, okej, jest trudniej, żeby widzów nie odstraszyć, żeby nie pouciekali spać, no bo przecież chcielibyśmy wam dzisiaj jak najwięcej zagadek zaprezentować, to reżyser zaproponował nawet 1000 zł do wygrania, czyli gwarantowana 100 za znalezienie obrazka różniącego się od pozostałych i 900 zł. To bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund, łącznie nawet 1000 zł do wygrania, ale jak zauważyliście, pojawiło się 10 chwil i to jest taki czas na przyglądanie się tej zagadce, bo uwaga, ta zagadka teraz się powiększy, tak żebyście mogli się jej przyjrzeć z bliska, uważnie. O, zobaczcie, jest lepiej. We'll be right back.
No uwaga, bo została ostatnia chwila. Starałam się wam nie przeszkadzać, żebyście mogli przyjrzeć się zagadce w 100%. No i zobaczcie, zmniejszyła się ta zagadka niestety, ale mam nadzieję, że nie ma to już znaczenia, bo w tym czasie, a nie było go mało, zdążyliście się na tyle uważnie przyjrzeć zagadce, że udało wam się znaleźć ten jeden obrazek różniący się od pozostałych. Jeżeli tak, do wygrania nawet 1000 zł, więc ja już czekam na telefon. 704 304 310 to numer do studia. Jeżeli wiesz, który to obrazek, wybierz numer i jak najszybciej zapraszam cię tutaj do mnie. Jak podajemy odpowiedź? Jeszcze raz przypomnę, nie tłumaczymy, na czym polega różnica, tylko podajemy współrzędne tego obrazka, który od pozostałych się różni. Litera i cyfra. To co? Kończymy zagadkę? Komu udało się znaleźć tego kwiatka? Nie jest to łatwa zagadka, bo po pierwsze sporo tych obrazków, aż 50, a nie mieliśmy okazji dzisiaj wprawić się w tego typu zagadkach, ponieważ mieliśmy do czynienia wcześniej z inną zagadką, którą rozwiązaliście błyskawicznie, ale jednak była to zagadka innego typu, rozgrzewkowa zagadka. Tutaj spostrzegawczość to dobre oko, koncentracja, no i myślę, że cierpliwość w szukaniu obrazka wśród aż 50. Do tego jeszcze te kolory, ta zieleń z czerwienią, dosyć kontrastowe i pewnie trudno jest nam skupić się na konkretnych elementach, kiedy te kolory aż wychodzą z ekranu. Ale mam nadzieję, że komuś to się udało i że mimo, że zagadka do najprostszych nie należy, to ktoś z was sobie z nią poradził. Ja już czekam na właśnie taką osobę. Wy nie czekajcie, jeżeli udało wam się zagadkę rozwiązać, im szybciej usłyszymy telefon, tym szybciej ktoś z was powalczy o nawet 1000 zł, no i będziemy mogli spokojnie przejść do tego, co nas jeszcze dzisiaj czeka. 704 304 310. Kto znalazł tego kwiatka? Litera i cyfra. No, śmiało, pospieszmy się, zakończmy tę zagadkę. No, była chwila na przyjrzenie się. Ja wiem, że jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto potrzebuje więcej czasu, jakiegoś większego skupienia, skoncentrowania się na zagadce, bo to jednak późna pora, trudno się rozwiązuje takie zagadki w ciągu dnia, a co dopiero w środku nocy, no to jednak mógł ten czas nie wystarczyć takiej osobie. No ale tutaj nie chodzi o to, żebyśmy czekali, aż każdy, kto ewentualnie jest przed telewizorem z zagadką, sobie poradzi. Tutaj wygrywają te osoby, które najszybciej rozwiązują zagadki. Nawet 1000 zł do wygrania. Czy jest ktoś, kto znalazł tego kwiatka? Litera i cyfra. Jeżeli tak, zapraszam do studia. 704 304 310. No, czy ktoś już widzi, bo jeszcze nie usłyszałam telefonu. Szkoda czekać dłużej, jeżeli jest chociaż jedna osoba, która poradziła sobie z zagadką. No chyba, że się cały czas zastanawiacie, jeszcze nie jesteście pewni. No, ja w każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z was i mam nadzieję, że już ktoś sobie poradził. Tym bardziej, że jeszcze przed momentem ta zagadka była większa. No, na pewno nie sprawiło to, że była łatwiejsza, ale na pewno łatwiej było nam się przyglądać szczegółom tych obrazków, dość niewielkim, kiedy zagadka była nieco większa. Teraz to zadanie jest dodatkowo utrudnione, więc mam nadzieję, że jednak ktoś zdążył sobie poradzić w momencie, kiedy jeszcze ta zagadka była dla nas bardziej przystępna dla oka.
Reżyser mówi, dobrze, trudna zagadka, może faktycznie ta mobilizacja finansowa powinna być lepsza. Nawet 2000 zł, co wy na to? No to kto? Kto jest gotowy, niech nie czeka i jak najszybciej wybierze numer do studia. Może udało ci się zagadkę przed momentem rozwiązać, znasz już współrzędne tego obrazka, ale czekałeś na więcej pieniędzy. No, jeżeli chcesz sięgnąć po nawet 2000 zł, czekam na telefon. No i reżyser mówi, no i jeżeli ktoś faktycznie chce sięgnąć po te pieniądze, to ma czas do godziny drugiej. No to niewiele tego czasu nam zostało, bo 3 minuty i kilka sekund. Reżyser tutaj straszy, że o równej drugiej albo usłyszymy do tej godziny telefon i zagadka zostanie rozwiązana, albo o równej drugiej reżyser zagadkę po prostu sam zmieni, że nie usłyszymy telefonu. Aj, no dobrze, to zostały nam 2 minuty z hakiem. Kto zdąży? 704 304 310. Jeszcze jest szansa, ale nie czekajcie, aż będzie za późno, bo reżyser faktycznie odgraża się, że woli zmienić tę zagadkę niż czekać na zwycięzcę i się nie doczekać. No to miejmy nadzieję, że faktycznie uda się do tego czasu zagadkę rozwiązać. Uwaga, minuta, o nie minuta, to jest pierwsza, 57 sekundami, czyli no więcej niż minuta nam zostało, bo zostało nam 2 minuty i kilkanaście sekund. No ale to też niewiele czasu, także kto wybiera numer do studia teraz, to przynajmniej nie będzie się musiał przejmować za chwilę, czy zdąży, nie zdąży, czy reżyser już pokaże rozwiązanie. Do drugiej chcemy usłyszeć telefon, a do drugiej zostały nam niecałe już 2 minuty, także jeżeli chcesz zdążyć, nie czekaj do końca tego czasu, tylko teraz wybierz numer i na spokojnie zdążysz podać odpowiedź. Nawet 2000 zł do wygrania. No, została minuta i kilkanaście sekund. Przypominam, że do godziny drugiej chcemy rozwiązać tę zagadkę. Nie chcielibyśmy czekać dłużej. Litera i cyfra. Nie tłumaczymy, na czym polega różnica, bo może tym się też martwicie, że nie wiecie, jak opisać tę różnicę, że ona jest taka drobna, tak sprytnie wkomponowana w obrazek. Spokojnie, nie trzeba jej opisywać. Wystarczy wskazać współrzędne tego obrazka, a wtedy będziemy wiedzieli, że faktycznie udało ci się tę różnicę znaleźć. Niecała minuta. Przypominam, do godziny drugiej. Nawet 2000 zł do wygrania. I jest telefon. Dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. To ja już wiem, jakie jest to. Bardzo się cieszę. To poproszę. 7D. 7D. Tak. I to jest bardzo dobra odpowiedź. 100 zł jest już pana. A teraz walczy pan o resztę, czyli o nagrodę bonusową. Jest pan gotowy? Tak, tak. No to uwaga, przechodzimy do pytań. Czekam tylko, aż reżyser pokaże tutaj zegar, żebyśmy wiedzieli, ile czasu mamy na pytania. Jest zegar. No to uwaga, życzę powodzenia. Który zespół nagrał utwór Czerwony jak cegła? Nie wiem. No spokojnie, jeszcze 20 kilka sekund, to może pan strzeli. Nie. To znany kawałek. Nie wiem. A jak pan myśli? Znam akurat. Naprawdę? Nie znam, nie znam. No. Czyli poddaje się pan, tak? Tak, tak, tak. Jam, to jam. Szkoda. No ale 100 zł jest już pana. Może za wcześnie się pan poddał. Trzeba było spróbować. No dobrze, odkładam kopertę z pytaniami. A my lecimy dalej. Reżyser mówi, dobrze, skoro pan tutaj tak łatwo się poddał i zrezygnował, to my nie chcemy się poddawać i zostawimy tę nagrodę. Czyli nawet 2000 zł do wygrania. Ale już 3 obrazki. Różniące się od pozostałych, no i do tego ruchoma zagadka. No ja nie przepadam za tego typu zagadkami. Ja uważam, że te zagadki na spostrzegawczość już są nie lada wyzwaniem. A jeżeli jeszcze coś do tego się rusza, kręci, trzeba szukać nie jednego, nie dwóch, a 3 obrazków różniących się od pozostałych.
No to czyste szaleństwo, ale reżyser mówi, zobacz Ewa, udało się rozwiązać poprzednią zagadkę, mimo że była naprawdę trudna z tymi kwiatkami, to nieraz nie lada problem był, a tu proszę. Wystarczyło przyjrzeć się dłużej, może faktycznie ten czas na przyjrzenie się, kiedy ta zagadka była większa, wam wystarczył, kiedy mogliście się skupić tylko na tym, co na ekranie. No i udało się. Trudna zagadka tego typu za nami. Teraz kolejna. 40 obrazków, ale przypominam tym bardziej wyrywnym osobom, które nie doczytają polecenia, tylko zerkną na zagadkę i nie wiedzą do końca, czego szukają. Więc przypominam, że szukamy aż 3 obrazków różniących się od pozostałych. Więc jeżeli znajdziemy jeden, nie wybieramy numeru do studia, łapiemy za długopis i zapisujemy współrzędne na kartce. Znajdziemy drugi obrazek, również łapiemy za długopis, zapisujemy współrzędne na kartce i szukamy trzeciego obrazka. Dopiero jak będziemy mieli komplet, czyli 3 obrazki różniące się od pozostałych, to dopiero łapiemy za telefon i wybieramy numer do studia. Żeby potem nie było rozczarowania, że ktoś nie doczytał, że nie wiedział, że może chociaż część tej kwoty. No nie, nawet 2000 zł do wygrania, gwarantowana stówa za znalezienie 3 obrazków różniących się od pozostałych i 1900 zł to bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund. Łącznie nawet 2000 do wygrania i mam nadzieję, że ktoś szybko zgłosi się po te pieniądze. No i nie podda się tak łatwo jak pan przed momentem, odpowiadając na pytania. Nawet 2000. No dobrze, tylko ja myślę, że gdybyśmy tutaj proponowali pieniądze za łatwiejszą zagadkę, to już słyszałabym telefon z odpowiedzią. Problem polega na tym, że szukamy rozwiązania przy trudnej zagadce, przy zagadce, przy której no nie dość, że trzeba się uważnie skoncentrować, skupić na tym, co się tutaj dzieje, to jeszcze znaleźć trzeba nie jeden, nie dwa, a 3 obrazki różniące się od pozostałych. No, myślę, że nie muszę przypominać tym osobom, które szukają rozwiązania, bo już mieliście okazję przetestować swoje możliwości przy poprzedniej zagadce, to już wiecie, że warto podejść bliżej do telewizora, żeby widzieć wyraźniej, dokładniej każdy element. No i tutaj to już zupełnie nie wiem, jaką metodą rozwiązujecie takie zagadki. Czy porównujecie parami te obrazki, a jeżeli parami, no to jak? No bo patrzymy na jeden obrazek z lewej strony, po czym zerkamy na ten z prawej, okazuje się, że ten z prawej już jest w innym ułożeniu, w innym położeniu, więc oj, nie jest to proste zadanie, ale mam nadzieję, że ktoś z was da sobie radę. Nawet 2000 zł do wygrania, więc myślę, że no, jest o co walczyć. No ale reżyser mówi, mamy trochę mało czasu, no bo chwilę zajęła nam poprzednia zagadka. Jeżeli mamy sprawnie rozwiązywać kolejne, które też do najprostszych nie należą, zróbmy tak, ja odpuszczam ten jeden obrazek. Czyli 2 obrazki. No to już lepiej, no nie tak dobrze jak jeden, ale zawsze lepiej niż 3. Także kto znajdzie 2 obrazki różniące się od pozostałych, może sięgnąć po nawet 2000 zł. Przyglądacie się, podeszliście bliżej do telewizora. No jeżeli oczekujecie, że powiem wam, jak tutaj zabrać się za taką zagadkę ruchomą, nie wiem, myślę, że po prostu sami musicie sobie jakąś metodę wypracować, bo no nie jest to proste zadanie i ja nie mam pojęcia, jak tego typu zagadki rozwiązywać. Ja z tymi statycznymi już mam problem, bo no trudno jest mi po pierwsze zauważyć jakieś szczegóły przy tak dużej odległości od telewizora tutaj w studio. Po drugie, no chyba nie jestem zbyt spostrzegawcza, skoro nieraz potrafię się naprawdę długo przyglądać tym zagadkom bez rezultatu. Natomiast wy radzicie sobie nieźle, mogłabym powiedzieć całkiem nieźle. Z niektórymi zagadkami sobie radzicie, także mam nadzieję, że i tutaj ktoś sobie poradzi. Nawet 2000 zł do wygrania. No ale 2 obrazki, pamiętajcie, że muszą być 2. No nie jest to łatwe zadanie.
No niby tylko dwa obrazki, no bo przecież przed chwilą jeszcze reżyser oczekiwał trzech, ale no myślę, że przy tej zagadce to nawet jeden obrazek to jest aż jeden obrazek, a to dopiero dwa. Dobrze, reżyser mówi, że w takim razie zaproponuje nawet 4000 zł. No może skoro jest problem z zagadką, to jakaś wyższa wygrana, i to znacznie wyższa, bo podwoił reżyser nagrodę, sprawi, że łatwiej będzie się nam skupić, skoncentrować na zagadce. Ja sięgamy w tym momencie po te pieniądze, żebyście mieli okazję zobaczyć, o co walczymy. O, no mam. Nawet 4000 zł. Mnóstwo pieniędzy. No ale najpierw skoncentrujmy się na zagadce, dobrze? Bo czasami tak bywa, że tak bardzo skupiamy się na wygranej, zastanawiamy się, na co przeznaczymy te pieniądze, że zapominamy o tym, co najważniejsze, czyli żeby zgłosić się po te pieniądze, trzeba znać rozwiązanie zagadki. Litera i cyfra i litera i cyfra, bo szukamy współrzędnych, przypominam, dwóch obrazków różniących się od pozostałych. No, ciekawa jestem, kto z tobie poradzi. No, reżyser mówi 2 minuty. 2 minuty i kończymy zagadkę. No mało tego czasu, jak na tego typu zagadkę, no ale reżyser mówi, kolejne czekają. Poprzednie zagadki zajęły nam też trochę czasu, także żeby tutaj ze wszystkim zdążyć, no to uwaga, czas, start. Spróbujmy w ciągu tych 2 minut zagadkę rozwiązać. Może faktycznie ten czas komuś wystarczy, skoro często zeskakujecie nas i rozwiązujecie zagadki takie naprawdę trudne, gdzie wydawać by się mogło, że będziemy dłużej czekać na telefon, tak jak przy tej poprzedniej zagadce. Ja już myślałam, że nie zdążymy rozwiązać tej zagadki do czasu, który zaproponował reżyser, a tu proszę, pojawił się telefon i to myślę, że ponad minutę przed końcem tego czasu, kiedy oczekiwaliśmy odpowiedzi. No właśnie, reżyser potwierdza. Teraz zostało nam 1,5 minuty. 2 obrazki, różniące się od pozostałych. Kto jest w stanie je odnaleźć? Minuta. Nawet 4000 zł do wygrania. Zostało 0,5 minuty. Duże pieniądze, ja wiem, no tylko problem polega na tym, że trzeba sporo wysiłku włożyć w to, żeby znaleźć to rozwiązanie.
nie jest łatwo. No ale nawet z trudnymi zagadkami potraficie sobie radzić naprawdę sprawnie. Ja wiem, że to jest późna pora. Późna pora, więc skoncentrować się, skupić na zagadce. Czasami nawet na prostych zadaniach jest trudno, a co dopiero na czymś takim. Uwaga, czas mija. 5, 4, 3, 2, 1 i... No, kto gotowy, to wybiera numer razem ze mną i rozwiązujemy zagadkę. 704, 304, 310. Czy ktoś wybrał numer razem ze mną? Bo musimy kończyć tę zagadkę, jeżeli mamy sprawnie przejść do kolejnej. Dobrze wam idzie do tej pory, bo różnego typu zagadki już za nami. I takie na umiejętność szybkiego kojarzenia, i takie na spostrzegawczość. No ale możemy tych zagadek rozegrać więcej, jeżeli dacie nam szansę. Kto poradził sobie z zagadką i odnalazł dwa, przypominam, dwa obrazki różniące się od pozostałych. Jeżeli masz jeden, nie dzwoń. Nawet 4000 zł. 704, 304, 310. I? Wiem, że jest trudno, ale mam nadzieję, że nie za trudno. Czy naprawdę nikt sobie nie poradził jeszcze z zagadką? Czy może po prostu zrezygnowaliście i doszliście do wniosku, że to zbyt późna pora na radzenie sobie z tego typu zagadkami? Ja wiem też, że ta godzina sprawia, że no osób przed telewizorem raczej ubywa niż przybywa, więc też podejrzewam, że tutaj, jeżeli ktokolwiek chciał spróbować rozwiązać zagadkę, to na pewno tych osób jest mniej niż przy poprzedniej zagadce, która przecież też do najprostszych nie należała. No ale mam nadzieję, że mimo tego niewielkiego grona o tej godzinie przed telewizorem, ktoś poradził sobie z zadaniem. Ja potrzebuję jednej osoby, żebyśmy mogli przejść dalej do kolejnych i trudniejszych, i takich, które mam nadzieję będą bardziej przyjemne dla oka zagadek. Nawet 4000 zł do wygrania. Kto znalazł te dwa obrazki? Tylko zapiszcie sobie współrzędne na kartce, żeby nie było rozczarowania, kiedy okaże się na antenie, że coś tam z głowy wyleciało, czy literka, czy cyferka, a na szukanie od nowa czasu nie ma. Mamy zapisane na kartce współrzędne, nie musimy się przejmować, że coś nam umknie. To co? Czy ktoś już sobie poradził? Jeszcze nie usłyszałam telefonu, a powinniśmy już przejść dalej. 704, 304, 310. No dobra, reżyser mówi, okej, ja jestem zmuszony odpuścić chyba ten jeszcze jeden obrazek. No miałam to zaproponować, bo
No chyba jest problem, Piotrek, z tą zagadką. No, dwa obrazki to faktycznie chyba za dużo. Zobacz, z tamtą zagadką był problem, a tam po pierwsze nic się nie ruszało, po drugie od początku szukaliśmy tylko jednego obrazka. A tutaj no, reżyser odpuścił, mówi, dobrze, jeden obrazek wystarczy, jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto miał jeden obrazek, no, ale obawiał się, że nie może sięgnąć po nagrodę, bo to nie wystarczy, no to jeszcze teraz w tym momencie ma szansę. Nawet 4000 zł i wystarczy jeden obrazek. Reżyser mówi, kolejne zagadki czekają jeszcze co najmniej kilka i chciałby je wszystkie zdążyć wam zaprezentować. No a niestety czas ten programu nam się kurczy z minuty na minutę, także mam nadzieję, że dzięki waszej mobilizacji uda nam się szybko przejść dalej i rozdać jeszcze trochę nagród. 704-300-4310. Póki co nawet 4000 zł do wygrania. Pytanie kto, no i jak szybko sięgnie po te pieniądze. I co? Udało się komuś? Bo wciąż nie słyszę telefonu. Zaczynam mieć obawy, czy aby nie było tak, że te osoby, które być może spróbowały swoich sił i znalazły jeden obrazek, zdążyły się poddać wcześniej, w momencie, kiedy jeszcze oczekiwaliśmy współrzędnych dwóch obrazków. No i teraz może się okazać, że nie ma komu walczyć o te pieniądze. No mam nadzieję, że nie wszyscy poszli spać, nie wszyscy się poddali i jest ktoś, kto walczy, bo myślę, że o nawet 4000 zł warto powalczyć. Radziliście sobie dzisiaj i z tymi zagadkami na spostrzegawczość, i z tymi o wiele prostszymi na umiejętność szybkiego kojarzenia. Kolejne zagadki, które na nas czekają, też będą testowały naszą spostrzegawczość, także dobrze by było, gdybyśmy już zakończyli tę zagadkę i mogli przejść spokojnie dalej, bez obawy, że tego czasu nam po prostu nie wystarczy. 704-300-4310. Jeżeli usłyszę teraz telefon, to sprawnie uda nam się przejść do kolejnej zagadki. Nawet 4000 zł do wygrania. Tutaj mam ten wachlarz pieniędzy i chciałabym, żeby ktoś z was już się cieszył tą kwotą na koncie. Kto poradził sobie z zagadką? Kto sięgnie po nawet 4000 zł? No nie pytam kiedy, bo to się powinno jak najszybciej wydarzyć, żebyśmy mogli skupić się już na tym, co jeszcze nas czeka. Litera i cyfra. Jeden obrazek. Już zrezygnował reżyser z kolejnych obrazków, żeby tylko usłyszeć telefon jak najszybciej. No, gdyby się udało tę zagadkę zatrzymać, no to myślę, że byłoby łatwiej, no ale takiej możliwości nie ma. Reżyser mówi, że nie będzie czekał w nieskończoność i będzie zmuszony za chwilę pokazać to rozwiązanie, jeżeli nie usłyszymy telefonu. No, odgrażał się tak przy poprzedniej zagadce i faktycznie miał przygotowaną kolejną zagadkę. Na szczęście tam udało się usłyszeć telefon nawet minutę przed czasem, który zakładaliśmy, że powinien wystarczyć na rozwiązanie zagadki, także poszło naprawdę sprawnie, jak na tak trudną zagadkę. A tutaj jeszcze o stopień trudności wyżej, bo wszystko się rusza, ale może ktoś sobie poradził, może masz akurat patent na tego typu zagadki i wiesz, jak rozwiązywać takie zagadki ruchome, bo to zupełnie inna kategoria niż te zagadki, gdzie nic się nie rusza, bo zupełnie inaczej, podejrzewam, trzeba szukać rozwiązania. No, gdyby reżyser dał radę zatrzymać tę zagadkę, to byłoby chociaż trochę łatwiej. Chociaż i tak te obrazki wyglądają na identyczne. No ale tej zagadki zatrzymać nie możemy. Może ty jesteś w stanie temu zaradzić, nie wiem, zrobić zdjęcie telefonem tej zagadki, wtedy będzie statyczna. To tyle, że jakość tej zagadki na ekranie telefonu będzie o wiele
gorsza, więc szukanie wtedy różnicy w tak malutkich obrazkach na zdjęciu mogłoby być trudne, no ale no myślę, że warto popróbować różnymi sposobami. Jeżeli to ma sprawić, że uda się jednak zagadkę rozwiązać, to dobrze by było, gdyby jak najszybciej ktoś tutaj do studia właśnie już z gotowym rozwiązaniem trafił, no bo no szkoda dłużej czekać przy tej zagadce, jeżeli już moglibyśmy przejść dalej. Tym bardziej, że do wygrania nawet 4000 zł, no i tym bardziej, że czasu mamy coraz mniej. Sami widzicie, że te zagadki, tego typu zagadki potrzebują od nas skupienia, koncentracji, no i przede wszystkim czasu na ich rozwiązanie. Także żeby tego czasu starczyło nam na kolejne wyzwania, to już powinniśmy przejść dalej. Ja wiem, że to się tak łatwo mówi. No, ja nie poradziłabym sobie z tego typu zagadką, bo no, akurat w tego typu zagadkach mocna nie jestem, ale to tak jak już wspominałam nieraz w programie, są takie zagadki, przy których spokojnie mogę powiedzieć, że każdy z Was może wziąć udział, bo każdy z Was z zagadką sobie poradzi. Tego typu zagadki na pewno już do nich nie należą. To są zagadki, przy których no, po pierwsze szanse na rozwiązanie mają osoby spostrzegawcze. Spostrzegawcze, które do tego jeszcze no, dysponują jakimś takim wzrokiem, który umożliwia nam w miarę wyraźne widzenie. Myślę, że wielkość telewizora też ma znaczenie, cierpliwość, skupienie, koncentracja. No tu jakby wiele czynników składa się na tę umiejętność rozwiązywania tego typu zagadek. Także tutaj nie każdy sobie poradzi. Tutaj już nie mogę powiedzieć, że jak spróbujesz rozwiązać zagadkę, to na pewno rozwiązanie znajdziesz. No nie, no bo jeżeli nie jesteś wystarczająco spostrzegawczy, bądź brakuje ci tej cierpliwości, żeby przyjrzeć się tak licznym obrazkom i to do tego kręcącym się, no to nie dasz sobie rady. Czekam na kogoś, kto jednak sprostał temu zadaniu. 704 300 4 310. Zakończmy tę zagadkę. Litera i cyfra. I nawet 4000 zł może być twoje. Dobrze, reżyser mówi 3 chwile, może trzeba zaproponować maksymalnie, no bo muszę pokazać rozwiązanie, jeżeli nie usłyszymy odpowiedzi. No dobre i to. Mam nadzieję, że to wystarczy. 3 chwile. A może po prostu te pojedyncze osoby przed telewizorem o tej porze tak bardzo skupiały się na tej zagadce, że zostały przez nią zahipnotyzowane. No wcale bym się nie zdziwiła, takie tutaj powolne, te kręcące się ruchy mogły sprawić, że ta zagadka po prostu część osób uśpiła, zamiast sprawić, że udało się znaleźć rozwiązanie. No mamy te 3 chwile, mam nadzieję, że to wystarczy. Kto poradził sobie z zagadką? Potrzebuję jednej osoby, spostrzegawczej, cierpliwej, takiej, która ma to dobre oko, potrafi wychwytywać takie drobne elementy, których ktoś inny nie zauważy. Nie dlatego, że widzi niewyraźnie, tylko dlatego, że po prostu nie zwraca uwagi na takie szczegóły. Bo na tym właśnie polega spostrzegawczość, że dostrzegasz takie elementy w takich miejscach,
na które ktoś inny nie spojrzy albo po prostu nie zwróci uwagi czy nie pomyśli, że właśnie tam mogłoby się coś znajdować, coś, co różni te obrazki. Kto sobie poradził? Dwie chwile. Jeden obrazek. Przypominam, wystarczy jeden obrazek. Reżyser odpuścił dwa obrazki, nie słysząc telefonu, w nadziei, że ktoś jednak ten jeden obrazek znalazł. Chociaż znalezienie nawet jednego przy 40 obrazkach, gdzie to wszystko się rusza, kręci, to trudne zadanie. No może się okazać zbyt trudne jak na tę porę. Oby nie, no bo jeżeli zostały nam te dwie chwile, poświęciliśmy trochę czasu tej zagadce, to jeżeli zdążymy usłyszeć telefon, to znaczy, że warto było czekać i proponować taką zagadkę, mimo że trudniejsza, to przynajmniej więcej pieniędzy do wygrania. Jeżeli miałoby się okazać, że nie usłyszymy zwycięzcy, byłoby szkoda, gdyby się okazało, że czas poświęcony właśnie tej zagadce poszedł na marne, no bo mogliśmy go wykorzystać w inny sposób, na inne zagadki, może prostsze, może za mniej pieniędzy, ale możliwe do rozwiązania szybciej. Dwie chwile. Czy ktoś sobie poradził? Bo ja w każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon. 704 304 310. Na ostatni moment. Także jeżeli ktoś widzi, to jest ten moment na wybranie numeru do studia, żeby za chwilę nie było za późno. Jak się okaże, że jest za późno, będzie szkoda. Może będziesz żałował, że nie wybrałeś numeru wcześniej. Teraz, kiedy jest ta ostatnia chwila, ten ostatni moment, warto wybrać numer do studia, jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś. 704 304 310, nawet 4000 zł do wygrania, ale kończymy tę zagadkę. No, tak to niestety jest, że nawet przy tych trudniejszych, bardziej wymagających zagadkach przychodzi taki moment, kiedy chcielibyśmy przejść już dalej. No, każda zagadka ma swój określony, maksymalny czas, w którym może z nami przebywać na ekranie. Potem robi się to już męczące. No, jeżeli są przed telewizorem osoby, które spróbowały rozwiązać zagadkę i sobie nie poradziły, to chciałyby spróbować rozwiązać coś innego, kolejną zagadkę, a tak nie mają tej szansy, póki ta zagadka jest z nami. Także ostatnia chwila, jeżeli jest ktoś, kto sobie poradził i znalazł rozwiązanie, zapraszam jak najszybciej do studia. Przejdźmy już do kolejnej zagadki. 704 304 310. Ostatni moment. Kto zdąży?
No, słuchajcie, niestety, była ta szansa, był ten ostatni moment, kiedy jeszcze mogliśmy przejść do kolejnej zagadki, gdybyśmy usłyszeli telefon. Teraz czas minął. Co to oznacza? Oznacza, że kończymy program. W związku z tym nie zdążymy już przejść do kolejnej zagadki. To ta zła informacja dla takich osób, które czekały jeszcze na kolejne zagadki, bo z tą nie dały sobie rady. Natomiast dobra informacja to jest dla takich osób albo dla takiej osoby, która poradziła sobie z tą zagadką, ale z jakichś powodów jeszcze nie wybrała numeru do studia. No to jeszcze tę chwilę czekamy, ponieważ nie zdążymy już skupić się i przyjrzeć się kolejnej zagadce. W związku z tym jeszcze chwila na telefon w sprawie tej zagadki. Mam nadzieję, że tym razem usłyszę odpowiedź. Ja wiem, że często, naprawdę często jest tak w tym programie, że czekacie na tę ostatnią chwilę, na ten ostatni moment. Nieraz niektórzy z Was wiedzą, jaka jest odpowiedź, ale myślą, że a może jeszcze jakoś reżyser pomoże, może ułatwi. I tak czekamy. Nie ma co czekać. Jeżeli udało Ci się znaleźć rozwiązanie, 4000, nawet 4000 zł do wygrania, więcej reżyser nie zaproponuje, a myślę, że i tak jest to naprawdę wysoka wygrana, więc jeżeli zdążysz sięgnąć po te pieniądze, to ja czekam. No jedyne, co mi pozostało, to czekać na telefon. Tutaj już nic więcej w tej sprawie zrobić nie mogę. Ba, no nic więcej tutaj się w programie nie wydarzy, oprócz, mam nadzieję, telefonu od kogoś z Was i poprawnej odpowiedzi w sprawie tej zagadki. Litera i cyfra. Także szybka odpowiedź. No, szukanie tej odpowiedzi na pewno nie było szybkie. Domyślam się, że zajęło Wam sporo czasu, ale podanie tej odpowiedzi to już szybka sprawa. Litera, cyfra i możesz powalczyć o nawet 4000 zł. To co? Kto zdąży? No bo teraz kwestia tego, kto zdąży. No teraz to już walka nie tyle z zagadką, co z czasem, bo skoro kończymy program, to myślę, że jeżeli ktoś być może w tym momencie dopiero włączył telewizor i zastanawia się, co tutaj się dzieje na ekranie, no to za mało czasu na zabieranie się za zagadkę. Teraz czekam na kogoś, kto faktycznie sobie poradził i wybiera numer do studia. 704-300-4310. Jeszcze ktoś zdąży, jeszcze tu jestem. Ale nie czekajcie, aż będzie za późno, bo kończymy zagadkę, kończymy program, więc dodatkowego czasu niestety mieć nie będziemy. Kto jeszcze nie śpi? Kogo ta zagadka nie zahipnotyzowała, nie uśpiła? Cały czas czekam. 704-300-4310. Jeszcze ktoś zdąży. Szkoda się teraz poddawać. No, czasami tak jest, że wybierzemy ten numer raz, spróbujemy raz i poddajemy się. Warto wybrać ten numer raz jeszcze, jeżeli tego nie zrobiłeś albo zrobiłeś raz, bo jest szansa na wygranie nawet 4000 zł. Jeżeli tym razem będziesz najszybszy, to ty powalczysz o te pieniądze. Muszę usłyszeć współrzędne tego obrazka, literę i cyfrę. Kto wie? No dobrze, nie ma na co czekać. Reżyser mówi minuta i pokazuje rozwiązanie. No bo musimy zdążyć pokazać rozwiązanie, zanim się z Wami pożegnamy, czy usłyszymy odpowiedź, czy nie. To co, gotowi? Czas, start. No mam nadzieję, że ta ostatnia minuta będzie mobilizacją, taką prawdziwą mobilizacją dla Was, bo kończymy nie tylko zagadkę, ale i program. Także no nie mamy takiej szansy na to, żeby reżyser dał nam jeszcze jakiś dodatkowy czas, który zabierze z kolejnej zagadki. No kolejnej zagadki nie będzie, kończymy program. Także albo ten czas nam wystarczy, albo po prostu będziemy musieli się pożegnać, nie rozdając tych pieniędzy. Będzie szkoda, bo wygrywaliście dzisiaj pieniądze i przy tych prostszych, i przy tych trudniejszych zagadkach. W tym momencie zostało nam pół minuty i to jest ostatnia szansa na wygranie dzisiaj jakichkolwiek pieniędzy. Mam nadzieję, że ktoś zdąży. Tym bardziej, że jutro się z Wami nie widzę.
dopiero następnej nocy. 20 sekund, więc no, nie chciałabym zakończyć tego programu bez zwycięzcy. Zostały sekundy. Wybierasz numer 704 304 310. Jeszcze zdążysz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Nawet 4000 zł do wygrania, ale czas minął. Czy usłyszę telefon, zanim się z wami pożegnam? Dobrze, ja już odkładam te pieniądze, sięgam po kopertę z pytaniami, bo naprawdę nie mamy już czasu. Zanim się z wami pożegnam, chciałabym usłyszeć telefon. Zobaczcie, jeszcze rozwiązanie nie zaznaczyło się na zagadce, a to znaczy, że ktoś z was może mi to rozwiązanie podać. Jeszcze masz szansę wygrać, tylko od ciebie zależy, czy z tej szansy skorzystasz i rzutem na taśmę w tej ostatniej chwili wybierzesz numer do studia. Jeszcze zdążysz. Nawet 4000 zł do wygrania, ale reżyser mówi, że już ma przygotowaną odpowiedź, już trzyma rękę na guziku, także czy zdążę usłyszeć telefon? Dałeś sobie tę ostatnią szansę, wybrałeś numer do studia? Czy wszyscy śpią? Albo po prostu stwierdziliście, że za trudne zadanie, za duże wyzwanie jak na tę porę, jak na ten zmęczony o tej godzinie wzrok. Z drugiej strony ja potrzebuję tylko jednej osoby. Nawet jeżeli większość osób się poddała albo zasnęła, to ta jedna osoba jest przed telewizorem, która poradziła sobie z zagadką, litera i cyfra. I nawet 4000 zł może być twoje. No ale nie mamy już czasu. Czy usłyszę telefon? Reżyser mówi, Ewa, nie ma na co czekać, pokazujemy rozwiązanie. Moment, no daj jeszcze chwilkę. To ja trzy chwile od siebie proponuję i mam nadzieję, że to wystarczy. Uwaga, trzy. Ale nie czekajcie, jeżeli ktoś zna rozwiązanie, naprawdę byłoby szkoda pożegnać się bez zwycięzcy. Ja do was zadzwonić nie mogę, to ktoś z was musi podjąć tę szybką decyzję i jak najszybciej znaleźć się tutaj w studio. 704 304 310. Jeszcze ktoś zdąży. Kto? Mamy trzy chwile. Kończymy zagadkę, kończymy program. To już nie ma czasu na zabieranie się za zagadkę, czy dopiero teraz szukanie tego obrazka. Nie, to jest czas dla takiej osoby, która mam nadzieję poradziła sobie z zagadką i zdąży wybrać numer do studia. No, mamy dwie chwile.
Ostatni moment. Ja naprawdę nie mogę czekać dłużej. Już i tak reżyser robi co może, żeby jednak ktoś zdążył wykorzystać szansę. Zobaczcie, już 30 sekund na nagrodę bonusową przygotowane, na pytanie bonusowe, bo musimy kończyć, także to nie jest jakiś dodatkowy czas. Czy ktoś sobie poradził i wybiera numer do studia? Bo jeżeli teraz nie wybierasz numeru, no to już nie zdążymy. 704-304-310. Wybierz numer po raz ostatni. Mam nadzieję, że zdążę tu kogoś usłyszeć, że nie wszyscy poszli spać. Trudna zagadka, ja wiem, ale może ktoś sobie poradził. No mieliśmy chwilę na jej rozwiązanie. To co, wszyscy śpią, tak? No trudna zagadka, ja wiem, trudne tego typu zagadki jak na taką porę, ale z drugiej strony z poprzednią też w tej kategorii poradziliście sobie. Tam co prawda obrazki były statyczne, ale też była to trudna zagadka, a jednak jest telefon. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, A502D9. Oj, to jeden obrazek wystarczył. Trzeba było od razu dzwonić z jednym obrazkiem. Szkoda czasu. Dobrze, stuwa jest już pani. Bardzo się cieszę, że się udało. Teraz walczymy o resztę. Życzę powodzenia. Jakiego państwa stolicą jest Nikozja? Cypru. Jak nazywa się forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijkami? Ojej, przecież mam taki... Nordic walking. Kiedy w 2016 roku zmieniamy czas z zimowego na letni? Roku? Tak. To nie wiem. 27 marca, czyli już niedługo w zasadzie, no bo to jeszcze jedna zmiana czasu przed nami i będzie wiosna. No dobrze, żegnam się z Państwem, gratuluję wygranych. Jutro zapraszam w imieniu Moniki, a my widzimy się kolejnej nocy. Do zobaczenia. Dobranoc.